Cześć. Cześć. Pokażemy Wam dzisiaj ciekawy park, w którym jest pełno historycznych ciekawostek. Głównie skupia się na historii I i II wojny światowej. Zobaczycie tutaj też bardzo fajny plac zabaw dla dzieciaków. Oraz park linowy. Tak, park linowy też jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie zrobiony. Do tego mamy jeszcze bunkry, no i bardzo dużo militariów. Zresztą zobaczcie sami. Przede wszystkim zarezerwujcie sobie więcej czasu, bo my trafiliśmy tutaj dosyć późno. No i po prostu nie zdążyliśmy na wszystkie atrakcje, nie zdążyliśmy wszystkiego zobaczyć. Tutaj sam plac zabaw może zająć po prostu dłuższą chwilę. Szkoda byłoby czegoś nie zobaczyć. Fajny krokodyl. Krokodyl jest czadowy. Tutaj jest taki mini parkinowy. Na bunkry? Bunkry, idzie na bunkry. Ciężki wybór. Jak już udało nam się oderwać od placu zabaw, poszliśmy dalej. Naszym oczom ukazały się niesamowicie wyglądające w tej leśnej scenerii działa i armaty, które prowadzą bezpośrednio do pola dzieckich bunków. Okazuje się, że w momencie, gdy nie można było chodzić do muzeów, te muzea wyszły do nas i zrobiły taką niesamowitą ekspozycję. W parku leśnym znajdują się 4 bunkry, które wybudowali Sowieci stacjonujący tutaj po II wojnie światowej. Wówczas był to obszar poza miastem, a wojska radzieckie wykorzystywały go jako teren ćwiczebny i dysponowały nim do połowy lat 60. Po wyjeździe Armii Czerwonej z Lublina przez kilka dekad były opuszczone i po prostu niszczały. Kilka lat temu, w 2018 roku, przejęło je muzeum i zapadła decyzja o remoncie i przekształceniu. Mamy okupację sowiecką lata 40. i 50. Lata 60. i 70. Związanie z przewodnikiem. Byście chcieli. Idąc dalej, natrafiliśmy na bardzo ciekawą ekspozycję plenerową. Zaczyna się ona od punktu poboru do legionów polskich. Dalej można zobaczyć część ćwiczebną, okopowe kwatery żołnierzy, kuźnie, kwatery oficera, kaplicę polową i szpital polowy. Jest to stała wystawa poświęcona I wojnie światowej, pomyślana jaka właśnie taka ścieżka edukacyjna pod tytułem Wielka Wojna. Możemy też przejść się okopami, takimi jak te, w których wiele miesięcy spędzali żołnierze walczący na froncie I wojny światowej. W całości dopełniają wagony i kontenery, w których znajduje się dalsza część ekspozycji, poświęconej walkom toczonym w latach 1914-1918. W wyłożonych drewnianymi palami oraz blachą falistą okopach umieszczone zostały informacje o najważniejszych bitwach Wielkiej Wojny, a także gazety z lat 1914-1918. W kontenerach wystawowych prezentowane są m.in. wykazy nazwisk rannych, poległych i zaginionych, listy do żołnierzy i te pisane przez nich, a także fragmenty archiwalnych filmów kręconych na froncie. Wystawę zamyka Galeria Grafik Wojennych Leona Wyczółkowskiego, który był czołowym przedstawicielem Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego.
rocznica obrony Europy przed komunizmem. Wypadła na rok pandemii. Samolot już teraz robi wrażenie. Wiecie co, jesteśmy bardzo podbudowani jakością tego parku. I park linowy, który tam widać. I te wszystkie inne atrakcje, łącznie z wystawą militarną, są naprawdę na świetnym poziomie. Nie zobaczyliśmy oczywiście wszystkiego, ale może uda nam się następnym razem pokazać coś więcej. Tutaj jest jeszcze mała kawiarenka, jakby co, można sobie coś zjeść, czegoś się napić. Widzicie tą perspektywę? Idealna na zdjęcie.